dzisiejszym filmie z siłowania na rękę dalej kontynuujemy robienie sezonu, bo jeszcze mamy dużo do zrobienia, jakby tutaj tych oczywiście questów. I powiem wam, że trochę mnie Arm Wrestling oskamował na Robuxy, bo zobaczcie, ile teraz kosztuje odblokowanie wszystkiego. 800 Robuxów. Wcześniej było 1300, czyli 500 Robuxów więcej za to zapłaciłem, przez to, że no oni dali wyższą cenę, ale no pewnie nikim tego nie kupiła, więc zwiększyli tą cenę. Jakby no trochę szkoda, mogli dać jakąś rekompensatę dla ludzi, którzy kupili to drożej. No ale no dobra, trudno, teraz będę przynajmniej mniej marnować na to, bo pewnie z 2-3 razy jeszcze będziemy dzisiaj musieli wszystko odblokować, ale ogólnie plan jest taki, żeby zrobić większość tych questów, które tutaj są. Jakby no niektóre są pobugowane, niektórych się nie da robić, niestety. Ale teraz na początku, jako że jest późna godzina, to robimy to tak, że idziemy tutaj i farmimy oczywiście winy tutaj na tym bossie. Tylko musimy sobie założyć team, do tego dużo tutaj oczywiście tych potek. No i niech to się tutaj farmi na tym bossie. I trochę czasu minęło, ale niestety jakby cały czas nie rozwalaliśmy tego bossa, bo zrobili w nocy reset po raz czwarty albo piąty. Zmienili tutaj ten sezon. Zobaczcie, teraz jak sobie zrobicie sezon tylko 10 razy, czyli wydacie na to 8000 robuxów, plus jeszcze resetowanie sezonu, to dostaniecie najlepszego peta w gierce, z najlepszym slime'em na goście i tak dalej, który ma 300 milionów, no ale no wydawać 8000 robuxów, może zrobimy to pod koniec tygodnia, zobaczymy w sumie, pomyślimy nad tym, ale dobra, teraz jakby zobaczmy, co możemy jeszcze zrobić, bo za chwilę te dzienne się zaresetują, no może nie tak za chwilę, za godzinę 20, musimy zrobić jakby te questy, żeby nie zmarnować tych questów, tutaj 3 ghosty zmutować, no to nie jest jakoś super trudne, chyba, że będzie mieć niefarta, no i tutaj jeszcze musimy 25 razy skraftować gold peta na 20%, dobra, to ja wezmę się za to i zobaczymy, jakie będą później questy, no bo powinno się to wszystko zaresetować, jakby pójdźmy sobie tutaj i później oczywiście jeszcze opening będziemy musieli zrobić. W ogóle zobaczmy, czy nie wróciłem do topki z taką ilością, bo teraz ludzie pewnie powydawali winy, skoro te jajka są tak tanie. Chociaż no może nie powydawali, nie, nie powydawali. Powiem wam, że tu mają 1,1 DD. Jakbym całą noc farmił, to może tyle by mu zbierał, tylko no tak jak mówię, niestety był reset, nie farmił. O, w ogóle wiem, jak możemy od razu dostać trochę expa, możemy sobie tutaj drugi dzień zredeemować i mamy plus 500 expa. I jeszcze tutaj mamy plus 40 expa, dobra, to mamy trochę więcej expa. I czy od razu jakiś sezon się, znaczy tier jakiś mi się nie zrobił. Tu mamy już 6 i 5, tutaj zobaczcie, jakie nagrody w ogóle są. 5 oceanicznych jajek i 5 zgliczowanych jajek, bo w ogóle teraz jest dużo więcej tych jajek w tym sezonie. No szkoda, że zmarnowałem 1300 robuxów i gorsze nagrody dostałem, bo nie dość, że 500 robuxów w plecy jestem, to teraz jeszcze dużo więcej nagród bym dostał, jakbym poczekał, no ale kto wiedział, że oni sezon jakby zmienią. Ale dobra, załóżmy sobie w takim razie pety oczywiście na laka, odpalmy sobie oczywiście tutaj potki, no i sobie odbierzmy te nagrody. 5 oceanicznych jajek, zobaczymy, czy 5 rzeczywiście dostaniemy. Mamy tutaj dwa te szarki, to powiem wam, że mocne w sumie. Od razu mamy tutaj dwa pety z bonusem Best Friends 6 i zobaczmy, cyk, tu mamy jednego i jeszcze jeden powinien być. No i jest jeszcze jeden, dobra, to mnie nie oskamowali teraz. Teraz 5 zgliczowanych, jak w ogóle te szarki podobno są jakoś zbugowane i ich za dużo leci, jakby... To powinno działać tak, że macie stały procent, 1% tutaj na tego peta, niezależnie od laka i od niczego. A tutaj to chyba działa tak, że te pety z lakiem działają na ekskluzyw jajka. Co jest trochę bez sensu, no ale no dla mnie spoko oczywiście. Dobra, ale otwórzmy sobie teraz tutaj to, cyk. No i tutaj mamy Best Friends 5, tutaj już chciałem powiedzieć, że Best Friends 6, ale winy piątki w sumie. To też nam się przyda, bo jakby nie mam full teamu na winy piątki. Zobaczmy tutaj, winy 4, no to słabo. No i tu lak 4, to też słabo. Ale zobaczmy teraz, czy w ogóle te kości całe naprawili jakby. Mamy tutaj 57 kości. Odbierzmy sobie tutaj to plus 25 i zobaczmy, czy mi się to doda. No dobra, teraz się dodaje, czyli przynajmniej to naprawili. No to prawie cały sezon już działa. No i tutaj plus 75. No i mamy 157 kości, więc dobra, spoko. Co my tu dalej mamy? Tu mamy diamentowe klucze, sezonowe jajka. Dobra, trochę roboty na pewno dzisiaj jeszcze mamy. Spróbujmy sobie teraz tutaj właśnie te goldpety porobić i jeszcze w ogóle co mamy w weekendowych. No w weekendowych bardzo dużo jeszcze tutaj jest do robienia, tylko no spora część jest trudna. Na przykład tutaj trafić 75 mitycznych armów, gdzie te mityczne army to są tak naprawdę giga trudne do trafienia. Chociaż nie, tu mamy na przykład 1% jakby w tej venomowej w goldzie. No to tutaj może w tych goldach łatwo byśmy trafili te 75 mitycznych i tak naprawdę tych gold 8000 musimy otworzyć, a więc dwa questy naraz możemy robić. Dobra, to później się tym zajmiemy, tylko na początku te goldy muszę pokraftować, czyli no trochę mi to zajmie. Tylko problem jest taki, że ja w ogóle nie mam na czym tego robić. Muszę sobie wydropić 25 jakichś petów, tylko inny jest jeszcze problem. Mi praktycznie cały czas lecą gold pety, których nie da się na goldy zrobić, bo są już goldami. Dobra, spróbujmy tego tutaj jednego peta podrobić trochę, żebyśmy mogli sobie go poprzerabiać. I w sumie powiem wam, że troszkę inaczej zrobiłem. Wyczyściłem sobie cały ekwipunek. Teraz mamy w ekwipunku tylko i wyłącznie 4 teamy, no jakieś tam pomniejsze pety, ale teraz jest dużo czyściej, dużo większy porządek mam. Jakby pewnie za jeden dzień znowu będę miał śmietnik w ekwipunku.
ekwipunku, ale na razie jest czysto. I teraz w ogóle zróbmy jedną rzecz, bo jakby jest sekretny kod, znaczy no nie sekretny, na Discordzie ten kod jest, ale on daje jakąś sekretną nagrodę. Daje 500 expa i jakąś nagrodę, więc sobie go wpiszmy i zobaczmy. I dostaliśmy 500 expa i właśnie jakąś niespodziankę jest tam napisane. Tam było napisane surprise. No i gdzie ta niespodzianka jest? Tutaj tego peta mieliśmy. Nie wiem, czy jakiś pet mi dodatkowy doszedł do ekwipunku, czy coś? Ciężko mi powiedzieć. Musiałbym to wpisać na jakimś pustym koncie, gdzie nic nie mam. Może jajka dodatkowe? No nie wiem, czy tyle miałem, czy nie miałem jajk. Może jakieś jajka, chociaż nie, z bossów mam jajka. To raczej nie to. Siły mi nie dodało. Zaraz wpiszę to na jakimś pustym koncie, zobaczymy, co to dokładnie daje. No bo na pewno 500 expa nam daje, czyli w sumie żadnego tutaj tieru dodatkowego, ale teraz nam się dzienne wszystkie poresetowały. Musimy pety wyenchantować, no to będzie trudne. Nie zrobię tego raczej, bo szkoda mi tej siły, którą wbijałem dosyć długo. Silverowe creates otworzyć, goldy otworzyć, to łatwe, eventowe jajka, łatwe. Common pety niemożliwe do zrobienia. To jest męczące tutaj z tymi gold petami. Gifty proste, no i skraftować 10 goliatów, no to troszeczkę trudne. Na początku zajmiemy się tymi wszystkimi łatwymi. Jakby, no, silverowe creates otworzyć, no to jest proste. Może tutaj ręce mi jakieś doszły, ale tutaj też żadnej nie widzę. Zaraz piszę to na jakimś pustym koncie, zobaczymy, co to dokładnie daje. Bo za dużo mam petów i nie widzę tego. Dobra, ale otwórzmy sobie te silverowe, które są tutaj. I mamy jeden quest zrobiony, teraz goldy. Goldów to w ogóle 8000 muszę otworzyć. Zobaczmy, czy to tak naprawdę będzie się zaliczyć, jakby otwórzmy sobie tutaj trochę tych goldów. I zobaczmy, czy obydwa mi to zalicza. No tutaj ten nam się zrobił. I tutaj to się zalicza, no dużo tego będę musiał otworzyć. Zaraz to zrobimy, tylko tutaj to usuńmy. I w sumie załóżmy team na laka tak naprawdę, bo musimy jeszcze wydropić 75 mitycznych. Armów też tutaj do tego questa, jakby teraz czy jakiegoś trafiliśmy. Już 12 ich trafiliśmy, w sumie dużo ich trafiliśmy. 400 eventowych jajek, dobra, to jeszcze to zróbmy, bo to też jest proste. Tutaj zaznaczmy oczywiście usuwanie. I niech w sumie wszystkie te jajka mi się otworzą, jakby ciutkę mi to zajmie. Ja w tym czasie idę zobaczyć na drugim koncie, co ten kod daje oprócz 500 expa. Dobra, i otworzyłem te wszystkie jajka i już nam się raczej ten tier zrobił, ale powiem wam, że nie mam pojęcia, co daje ten sekretny kod. Jakby nigdzie nie jest napisane, sprawdziłem na drugim koncie, czy dostaliśmy jakieś pety na drugim koncie. Nic nie dostaliśmy, nie dostaliśmy żadnych armów. No dostajemy 500 expa, ale tam dalej jest napisane niespodzianka, że dostajecie też niespodziankę. Tylko nie mam pojęcia, czym ta niespodzianka jest. Ale dobra, zobaczmy, jakie tu jeszcze mamy takie w miarę proste questy do zrobienia. Tutaj to common pety, no to jest nierealne do zrobienia dla mnie oczywiście. Tutaj nagrody zredeemować, no to za jakiś czas to sobie zrobimy. Tylko chwilkę nam to zajmie. Tutaj 10 goliatów, no to też jest dużo roboty, bo musiałbym mieć huge'a. A huge'a za bardzo nie mam. Ale no to też pokraftujemy. No i dalej nic się nie da zrobić. Jakby tutaj te creates, musimy 8000 złotych skrzynek otworzyć, no to zajmie mi jakieś 10 minut, żeby to otworzyć. Ale zrobimy to i tutaj jeszcze te mityczne rękawice, no i tutaj w ogóle kogoś powaliło. 35000 legendarnych petów zdobyć. To jest tak naprawdę z kilka godzin otwierania jakiegoś takiego słabego jajka. Nie chce mi się tego robić, szczerze mówiąc. No i tutaj 250 gold armów skraftować. To tego też mi się nie chce robić. Dobra, otwórzmy te złote skrzynki, bo to się wydaje jakoś w miarę proste. Dobra, i powinniśmy już mieć zrobiony ten quest na otworzenie tych 8000 skrzynek. No i mamy tutaj ten zrobiony i z tymi armami też mamy. No tutaj slajmy, 30 slajmów na rainbowy skraftować. No to jest bardzo trudne. To z tym otwieraniem raczej mi długo zajmie. No to z kraftowaniem armów już prędzej, tylko że nie chce mi się tyle tych armów kraftować. Żeby był jakiś autocraft. Może zobacz, może jest tutaj gdzieś autocraft. Nie ma opcji autocraftu, czyli musiałbym 250 razy kliknąć craft. Jeszcze może ewentualnie te legendy zrobić tak, że znaleźć taki jajko, gdzie jest dużo legend. Tutaj jest Omega i Mythic. Może na pierwszym wardzie jest jakieś jajko, gdzie są na przykład dwie albo trzy legendy. To może wtedy jakoś w miarę normalnie da się zrobić ten quest. Tu jest chyba Mythic legenda. Tu jest raczej jedna legenda. Tutaj w ogóle legendy nie ma. Nie ma takiego jajka, gdzie są legendy dwie. Nawet ciężko znaleźć takie jajko, gdzie jest jedna legenda. Jakby jak teraz sobie otwieramy, no to tych słoni będzie nam dużo lecieć. No ale tak 35000 tych słoni otworzyć, to może być trudne. Jeszcze zobaczę to na drugim wardzie. Tu jest jedna legenda. No niestety nie ma takiego jajka, gdzie są dwie legendy. Czy tak naprawdę w ogóle zalicza mi tego questa, jak ja mam usuwanie legend? Nie zalicza z tego, co widzę. Powiem wam, że trochę to jajko pootwierałem, ale dopiero 1/10 mamy tego questa. To by zajęło mi tak z 3 godziny. No to dla takiego gracza free to play to jest nierealne do zrobienia. Jakby powinni ponerfić te niektóre questy, bo są za trudne. Nawet jak dla mnie, a co dopiero dla kogoś, kto nie ma 8 jajek, szybszego otwierania i jeszcze autohacza. Ale w sumie teraz zobaczmy, ile nam się zrobiło tych tierów za te questy, które zrobiliśmy. Tylko 9 tierów mi się zrobiło? Za taką ilość questów? To trochę słabe to jest, powiem wam. Jakby, czy mamy team na laka, nie, ten w sumie, ten sobie załóżmy i te jajka otwórzmy, zobaczymy, co nam wyleci z tych jajek. No ale myślałem, że więcej tego zrobię. A tutaj mało się tego zrobiło. No tutaj niestety słabo.
może tutaj coś lepszego, słabo i słabo. No i tyle tak naprawdę. Powiem wam, że mocne nagrody są w tym tierze, ale tak jak ktoś mi w komentarzu napisał, jak ktoś ma dużo robuxów. Dobra, ale teraz jeszcze mamy tak naprawdę dwa openingi do zrobienia. Jeszcze może później sobie cały sezon odblokujemy, jakby chciałem porobić, zobaczyć jak to wygląda, ale ciężki ten sezon jest. Na nubie na pewno będę chciał więcej tego sezonu zrobić. Na nubie postaram się cały zrobić, taki free to play sezon. Zobaczymy, czy to jest możliwe. Ale teraz mamy, tak jak mówię, dwa openingi. Po pierwsze, no tutaj tego jajka oczywiście opening. Musimy to zrobić tak. I sobie to oczywiście wszystko pootwieramy. No i jeszcze mamy armę do otworzenia. Dobra, zróbmy to tak. W ogóle tutaj te... Muszę odbierać nagrody. Ile mam już tych zrobionych jakby dziennych? 9 mamy tutaj jakby odebranych. Musimy jeszcze 5 odebrać. To będę po prostu z gierki musiał wyjść i wtedy szybciej będzie. Niektóre te questy są totalnie do przepisania, bo na przykład zmutowanie 30 petów na ghosty. Na ghosta macie 1%. Czyli musielibyście zakręcić tym kółkiem do mutowania tak około 3000 razy. Nie wiem, czy komuś się chce kręcić tutaj w bunkrze tym kółkiem 3000 razy. Musielibyście tak sobie zakręcić 3000 razy. Plus minus, tak statystycznie. A więc no jest to kompletnie do poprawy ten quest, jest bez sensu. Dobra, ale teraz po pierwsze, tak jak mówię, zróbmy sobie tutaj ten opening, no bo tu nam może wylecieć gigamocny pet. Niech otworzy się za wszystko, jakby i tak nam to długo chyba nie zajmie z tego co widzę, no ale z kilka tysięcy tych jajek otworzymy. Dobra, i wszystko się pootwierało, zobaczmy, czy nam wyleciała jakaś nowa rakieta. No tu mamy tylko jedną rakietę niestety. Rocket Serpent. A ta druga rakieta jak się nazywa? Giant Serpent. Znaczy Giant Rocket się nazywa. Może jak wpiszemy samo Giant, to będzie ta rakieta? No nie, nie ma tej rakiety niestety. A więc dalej mamy tylko tego jednego peta. Wydaje mi się, że na razie jedyną opcją sensowną, żeby poprawić naszego peta, jest po prostu zrobienie Red Slime'a na Pumpkin. Na razie mamy takiego tutaj slime'a. Będę próbować mu jeszcze wbić tego Red Slime'a, ale w sumie przetestujmy jeszcze jedną rzecz tak naprawdę. No bo teraz mamy giga mocny team, mam 34 pety, które mają Best Friends 6. Zobaczmy, ile teraz będziemy farmić. Jakby tutaj na starcie farmiłem 99,2 QA, więc sporo i tak naprawdę, jak widzicie, serwer mi się zresetował. Czyli farmiłbym 250 QA z maksymalnym bonusem, a tutaj ile farmimy? 602 QA. No to tak całkiem sporo, jakby topkę będzie ciężko wbić raczej. Musiałbym 24/7 na 10 konto to wszystko robić, ale dobra, teraz zróbmy jeszcze tutaj jedną rzecz. Odbierzmy sobie to. No i tego sezonu powiem wam, że będzie bardzo ciężko, żeby go za freak odblokować. Na nubie będę codziennie to robić, ale no tutaj zrobiłbym to w taki sposób, szczerze mówiąc. I w ogóle znowu cenę zmienili. Nie wiem, oni powiem wam, że dziwne podejście mają. Raz to kosztuje 800 robuxów, raz 1300, teraz to kosztuje 1000 robuxów. Nie wiem, naprawdę nie rozumiem tego. Nie powinni czegoś takiego robić, jak raz dają cenę, to powinni tą cenę zostawiać, no bo to jest no nieuczciwe wobec osób, które kupiły za 1300 robuxów, że oni później zmniejszają i nie wiadomo, czy teraz kupować, czy może za godzinę będzie znowu tańszy ten sezon. Dobra, ale załóżmy team na laka i jeszcze raz sobie te wszystkie nagrody podbierajmy, no jakby sporo tutaj tego jest. Chociaż w sumie może platyna nowe klucze najpierw sobie otwórzmy, bo tu jeszcze mamy platynowe klucze. Zobaczymy, może jeszcze z platynowych coś poprawimy. Naszą rękę oczywiście tutaj klikamy sobie cyk, żeby nam wszystko otworzyło. I czy nam coś wyleciało? Niestety nie. Jakby no teraz dostaniemy tą 1400% kolejną. Ale dobra, tutaj sobie cofnijmy, wszystko podbierajmy. Tu mamy 5 jajek, tutaj jedno i tutaj też jedno. Tutaj 10, no tutaj dalej nic niestety nie ma. Dobra, jeszcze tu diamentowy, tu platynowy. Tutaj mamy 3 zgliczowane i tutaj aż 10 zgliczowanych jajek jest. Wcześniej było dużo mniej tego na pewno. Tylko tutaj pewnie znowu procenty pozmieniali. No znowu te procenty tu zmienili. Wcześniej to było 3% na tego peta i 1 na tego. Teraz jest tu 0,5%, tu jest 0,1%. Strasznie kombinuję z tym sezonem, ale dobra, otwórzmy sobie 3 i co tutaj mamy? Laka piątkę, no te dwa pety nam się przydadzą, no i znowu będę musiał team wymieniać. Oj właśnie, jeszcze jedna rzecz, którą oni podobno zrobili, to tutaj jak sobie teraz w sezon wejdziecie, to możecie zaznaczyć usuwanie petów. No i te 3 niech mi usuwa, bo one są słabe, tylko mi ekwipunek zaśmiecają. W sumie spoko, że to zrobili. Dobra, ale teraz tutaj aż 10 zgliczowanych jajek. No tutaj same winy 4, tutaj... Lucky winy to nic ciekawego. Kolejne, no powiem wam, że teraz unlucky straszne. No i tu dopiero winy 5. Ale unlucky, że aż z tylu nic nam nie wyleciało. Dobra, tutaj jeszcze to, tutaj to. Tutaj 16 jajek. Miejmy nadzieję, że w końcu coś mi dobrego wyleci. No ale na razie niestety nic. Same te renifery. Tutaj jabłka, tutaj to. Będę musiał kiedyś to zużyć, ale na razie mi się nie chce tego zużywać. Bo wydaje mi się, że jakbyśmy na wszystkich petach tych pumpkinach wbili 99 level, to wtedy byśmy trochę więcej farmili. Teraz tutaj w ogóle 30 tych jajek jest. No ale same renifery nam dalej lecą. Tutaj cyk, cyk i teraz ostatnie, no i niestety nic.
tutaj kości jeszcze więcej, powiem wam, że masakra ile tego wszystkiego tutaj jest. I tutaj znowu 3 jajka i tu 10 jajek. 3 otwórzmy sobie, no niestety same winy czwórki. I znowu będę musiał teraz w ogóle wszystkie pety przerzucać. Tutaj 10 jajek znowu, zobaczmy czy tym razem nam coś wyleci. Tutaj nic, tutaj winy piątki, tutaj znowu nic i ostatnie, no i tutaj best friends piątka. To też nie za dobrze. Tutaj 10, tutaj nic, nic i nic. Tutaj 30 teraz. No na razie jak zwykle nic, same renifery. Nie wiem, powiem wam, że szansa na tego najlepszego peta jest gigantycznie mała, bo ogólnie tutaj ten pet to podobno jest coś innego niż ten pet. To jakby nie jest ten pet, to jest jakiś w ogóle secret. Tu jest nawet napisane, że base multipler ma taki. Ale nikt go na oczy nie widział, więc szansa jest giga mała pewnie na niego. Na YouTubie nigdzie tego peta nie widziałem. No i tutaj nic. Tutaj teraz 30 znowu, może z 30 nam coś wyleci. W ogóle powinni dodać, że jak się 30 otwiera, to 8 jajek naraz otwiera się, a nie 3, bo to dłużej zajmuje wtedy. I dalej niestety nic. Dobra, tutaj cyk, tutaj kolejna dycha. Dużo tych jajek strasznie jest, powiem wam. Wcześniej na pewno dużo mniej tych jajek było. Dobra, teraz znowu 30 i same renifery nam lecą i nic innego nie chce polecieć. No i nic nie ma. Tutaj klucze. Tutaj w końcu te oceaniczne jajka. Te oceaniczne jajka są dużo lepsze, bo tutaj jest ten shark zbugowany i ten shark leci dużo częściej niż powinien. Zobaczmy, cyk. No i zobaczcie to. Zobaczcie to, 3 szarki mi poleciały. No to jest zbugowane, powiem wam. To jest giga zbugowane. I tutaj będą znowu 3 oceaniczne. Tutaj 6 tych, no i z 6 tych pewnie nic mi nie wylecie. No same takie słabe, no i same słabe. Te oceaniczne są giga zbugowane. Tutaj cyk, znowu 3 oceaniczne. No teraz niestety unlucky z oceanicznych. Tutaj z 6 tych, no nie za dobrze. I tutaj 3 te, no też słabo. Dobra, tu mamy 16, na szybko to przeskipujmy, bo z tych jajek nam nic tutaj nie leci dobrego oczywiście. No nie ma nic dobrego, tutaj 30 też na szybko jak najszybciej klikajmy to. Cyk, 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 same renifery. Może coś ominę, ale później jeszcze dokładnie sprawdzimy. Tutaj 16, no i z 16 tu nam jeden wyleciał, ten tornado. Już mamy 2 te tornado. Na biga będziemy mogli zrobić tego tornado, jak jeszcze jeden nam wyleci. No ale ten tornado niestety i tak jest słaby. No i tutaj coś w ogóle znikło. Tu mamy tą rękę, tutaj tą. No i tutaj mamy peta z bonusem Best Friends 6 i bonusem Best Friends 7. I tak naprawdę teraz już mam full team petów z bonusem Best Friends 6 i 7, tylko jeszcze będę musiał na nowo sobie ten team zrobić, ale powiem wam, że jedną rzecz bym zrobił, jakby. Odznaczmy sobie tutaj tą jedną rękę, spróbowałbym ją przerobić na golda na 40%, bo ona jakby i tak nie jest super dobra. Tutaj sobie pójdźmy i spróbujmy ją przerobić na 40%. Może akurat się uda, no niestety spróbuj następnym razem. Dobra, sprawdźcie sobie ten film, który wam się wyświetla i do następnego.